Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, na sam początek pójdziemy się przespać, być może do rana znowu, ponieważ no obrywało mi się ostatnio, a no chciałabym tutaj troszeczkę pochodzić po tym obozie. Czego ty tam szukałeś? Okej, tu jest Helmut, po tym obozie węglarzy. Natomiast jeszcze sprawdzimy. Z Elko już rozmawiałam, o ile można to tak w ogóle nazwać. Z Gerdem też rozmawialiśmy ostatnio, jak najbardziej. Tego wąsa to zapamięta chyba każdy. Mamy tutaj oczywiście gońca Araxos, w każdej chwili możemy wrócić do miasta. Elias, my rozmawialiśmy z tego, co kojarzę w poprzednim odcinku. Ja bym tylko chciała sprawdzić, czy w tym zbiorniku wodnym coś jest. No wydaje się, że nie ma niczego. Dobrze. To co, może z Helmutem byśmy porozmawiali? Hej, ty! Może będzie miał dla nas jakieś zadanie. Kim jesteś? Nazywam się Helmut i nadzoruję pracą tej placówki. Co tu robicie? Wypalany węgiel drzewny. Nigdzie indziej na wyspie nie znajdziesz lepszych warunków do wydobycia tego surowca. A ty, jak myślę, nie przyszedłeś tu, żeby nam przeszkadzać. Szukam zarobku. Może mógłbym wam w czymś pomóc. Ludzi do pracy nam nie brakuje, ale to się może szybko zmienić, jeśli nie rozwiążemy problemu z zębaczami. Do tej pory nie zdecydowały się nas zaatakować. Ale co parę nocy słyszę, jak wydzierają się ze swojej jaskini. Boję się przymknąć oko na chwilę, gdyż w każdym momencie mogą złożyć tam wizytę. Tak jakby się nami bawiły. Umówmy się tak. Jeśli pozbędziesz się tych pasków, to nie ominie cię nagroda. To co? Dogadamy się? No to spróbujemy, myślę. Zajmę się nimi. Gdzie ich szukać? Zaraz przy rzece jest mała jaskinia. Tam się te bydlaki zalęgły. Tylko uważaj, to nie są byle sierwojady. Jeśli zaatakują cię w grupie, to już mogę zacząć kopać ci grób. To prawda, ostre jak brzytwa. Koło rzeki, tak? Czyli rozumiem, że prawdopodobnie chodzi o jakieś tam na górze być może zębacze, bo wątpię, że to chodzi o tamte, które już wybiłam. Hej, ty! Ale możemy jeszcze w sumie... Zbieram się do... Świetnie! Dobra. Jak idzie praca? Lepiej być nie mogło, chłopcze. Tutejsza ziemia jest dla nas nad wyraz łaskawa, a to dlatego, że jest bogata w glinę, żwir i piasek. Poza tym, Udryk wysoko ceni sobie naszą pracę. Jest gotów płacić wyjątkowo szczodrze za każdą dostawę węgla. Okej. Chciałbym kupić węgiel drzewny. Lepszego nie znajdziesz na... No dobrze, okej, możemy widzę kupować na sztuki. Nie... Dobra. Co słychać, to może nie będziemy pytać. Wiemy, że są tutaj zębacze do wytępienia w okolicy. Ja bym się przeszła bardziej jeszcze w tamtą stronę, do obozu Drwali, do Wilczego Leża, do wioski Silbach. Tak, my oczywiście znamy tę drogę, można tak powiedzieć. Zatrzymaliśmy się tam, bo był tam kamienny golem i chyba to jest właśnie tamten łuk. Ale w sumie nie szkodzi nam się przejść, tylko że po tej stronie widziałam jeszcze jakieś topielce. Więc wydaje mi się, że lepiej będzie się przejść tędy. Tak, tam są zębacze. Być może to są te potrzebne nam do zadania. Zobaczymy jeszcze. Tutaj wilki biegają. Trochę słabo widzę, bo akurat jest dosyć słoneczny dzień u mnie i nie zasunęłam sobie rolet. Chyba będę musiała na chwilę skoczyć sobie zasunąć. Poczekajcie sekundę. Okej, moi drodzy, już jestem i powiem wam, że od razu lepiej, jak sobie zasłoniłam rolety. To co, może wyciągnijmy dalej łuk, żeby badać okolice i nie wepchać się przypadkiem w coś, czego nie będę w stanie zabić w ogóle. Jak my z takiej kuszy sobie radzimy? Trafię kiedyś tego wilka? Wątpię, szczególnie, że się zaczął ode mnie oddalać.
Jest ich tutaj dużo. One nie stanowią raczej kłopotów. Wiecie co, wydaje mi się, że tędy obejdziemy tego golema. Ale w sumie to fajnie, bo wiecie, poznajemy teraz nowe ścieżki. Te zębacze to też już nie problem. Przynajmniej dorobimy się troszeczkę na tych skórach później, jak się to Fryzie opchnie. Tu był jakiś topielec. I gdzie on jest niby? Nie mam pojęcia. Chyba chodzi o to jaskinie przy rzece. Żebyśmy tylko nie trafili na żadnego smoczego zębacza. O, już Jezus. Musiałam sobie dwa ściągnąć na głowę, nie? Musiałam. Cholera. Ciekawi mnie, jak z golemem sobie radzę. No. Jestem w sumie ciekawa i zainteresowana tym. Dobra, one zaraz się na mnie oczywiście rzucą. Niestety w grupie. Fajnie by było jakiegoś kryta im zasadzić. No niestety trochę mnie pogryzają. Szczególnie, że mi kryty nie chcą wchodzić. Ojej, już zginęłam. Holender. Wiecie co, nie lubię takich rzeczy. Chciałam pojedynczo te zębacze. Jak na coś oczywiście kryty nie weszły. Jak wchodzą, to takiego zębacza na 4 strzały. Nie wchodzą, to oczywiście giniemy i nie da się. Ostatnio zabiliśmy chyba 2 praktycznie naraz i było dobrze. A teraz nagle było bez sensu. Nie lubię takich rzeczy. Cholera. Ale dobra, no. Nie wiem, czy ja się zapisałam w takim momencie, że już idą na mnie 2. Zawsze możemy się wycofać i zająć się jednym. I jednak postarać się je pojedynczo jakoś do siebie przyciągnąć. Myślę, że nie będzie to głupie, bo one nam odpuszczą w pewnym momencie łażenie za nami. Tylko niech mi się gra może wczyta. Byłoby super. Dobra, one idą już za mną. Ty widzę, że tutaj idziesz trochę tak... O właśnie, chodź. To nie będzie problemów już. Wiecie, z takim pojedynczym zębaczem to jest taki kłopot, że żaden. Wydaje mi się, że jest zwiększona liczba punktów doświadczenia za nie. Ja tędy nie chciałam ostatnio przechodzić właśnie, z tego co pamiętam. Bo się obawiałam tych zębaczy. Jak za pierwszym razem chciałam iść w tę stronę w ogóle. Nie wiem, czy pamiętacie ten pamiętny ała odcinek, jak się wpakowałam w golema. Prosto. Dawaj, Marvin. Nic tu nie ma. To właśnie mieliśmy możliwość wtedy przejść rzeką, ale ja uznałam, że nie idę, bo zębacze. I w sumie mogliśmy na spokojnie sobie tą rzeką przejść. Nic by nam się tak naprawdę nie stało. Abyśmy załatwili sobie dodatkowego expa, jeżeli chodzi o to drewno od drwali. Mam nadzieję, że w tej jaskini nie spotkam żadnego smoczego zębacza, bo byłoby mi bardzo przykro. Cześć. No, naprawdę dałam się dziabnąć? No to ci oddałam za wsze czasy. Dobrze. Same jakieś ziele lecznicze to raczej... I te zębaty to mnie chwilowo nie interesują. Tam też są zębacze. W porządku. Żaden problem, żaden kłopot. Tędy już powinniśmy sobie dać radę. Żadnego smoczego zębacza na horyzoncie? Nie. To pocieszające. O, proszę bardzo, złoty pierścień i trochę wody. Coś jeszcze oprócz tego zębatego ziela? No raczej nie. Ciekawe, czy tutaj będzie jakiś krąg teleportacyjny. O, może być jakiś przywódca stada na przykład. W sumie się nie zdziwię, bo pewnie będziemy musieli właśnie pokazać jakąś skórę na dowód, że pokonaliśmy te zębacze z tej jaskini. Ale to się jeszcze okaże. Tam coś jest. Ale najpierw może ten samorodek żelaza. Znaczy się ta ruda żelaza. No dobra. Wydaje mi się, że tam jakieś zwłoki leżą. Chyba mi się nie wydaje.
No ale dobrze, przynajmniej robimy jakiegoś questa, coś się dzieje. Może podejdziemy nawet dzisiaj pod... Tak, są ciała i to nawet dwa. No, to zwykły zębacz. Myślałam, że uświadczę tutaj jakiegoś... Wiecie, takiego... No, Marvin. No naprawdę, dajesz się tak ogryzać? Dobra, w dupie. I tak się wyleczymy za chwilę, mamy czym. Zębacz pokonany. I mamy zwłoki podwójne. Tutaj ewidentnie jakiś myśliwy, który chyba przeliczył swoje siły na zamiary. Strzała, ekstrakt. Dobra, a tutaj jakiś zwykły chyba gościu. No dobrze. To odłupiemy znowu trochę. Umiejętności znowu się nam zwiększyły. Czy coś tu się jeszcze... No te mięsa kopacze to może nie będę już zbierać. O, dzień dobry. A ty skąd? Zapraszałam? No, jesteś taki dosyć, bym powiedziała, agresywny. Jeszcze dodatkowo dostaliśmy w gratisie parę zębaczy. Czytajcie jednego. Dokładnie. Musiał się szczaić. No, na to wygląda. Dobra, to co? Oddamy może zadanie. Od razu do Helmunda. Helmunda? Helmuda? Helmuda chyba. I pójdziemy w stronę Wilczego Leża. Ewentualnie jeszcze spróbuję się z tym golemem, bo to też w sumie nie byłoby jakieś głupie wcale. Fajnie. Lubię takie momenty, jak wykonujemy jakieś zadania i się coś dzieje. Cześć, Helmut. W sprawie bestii... Tych bestii? Tak? Pozbyłem się problemu. A dowód jakiś masz? Przejdź się do jaskini, to sam się przekonasz. Aż takim niedowiarkiem nie jestem. Trzymaj, zasłużyłeś. Gdybyś chciał jeszcze coś zarobić, zgłoś się do mnie później. Będę pamiętał. Okej, okay, czyli widzę, że możemy się spodziewać później. Co słychać? Węgiel, jeśli chcesz. Sam na. Okej, okay, dobra. Jakieś tam pomniejsze questy, znaczy się dialogi. No dobrze. Gdzie ja tego topielca widziałam? Sama już nie wiem gdzie. O, mam w ogóle jakąś lepszą broń. I to jedno... Aha, bo to jest ta moja, co sobie wyrobiłam. Dobra. To co, może weźmiemy coś, zjemy. Bo nie chcę iść na tamte zębacze tak totalnie bez niczego. Och, te ryby to może i nawet dwie zjemy. Fajne jest to, że możemy się leczyć jedzeniem, ale troszeczkę trzeba będzie zainwestować chyba w jakieś składniki. Na przykład w cynamon by się przydało zainwestować, bo dalej go nie mam i nigdzie go nie znalazłam, tak żeby go po prostu używać sobie. Na tę górkę może wejdę za chwilę. Tam jest chyba więcej zębaczy. Tutaj będzie zaraz ten... Okej, tu też są zębacze. Tu jest jakiś topielec, mi coś mruczy gdzieś. Tu jesteś. Chyba nawet o nim mówiłam. No. O, tam jest niedźwiadek, który je sobie miód. Nie zwróciłam uwagi, co ten topielec miał w sobie, w sensie czym się żywił. Ale to chyba żaden problem. Fajnie, bo tak naprawdę aktualnie kręcimy się już po całej mapie. Jesteśmy chyba naprawdę dobrze przygotowani jednak na różne wyprawy. Witam. Tylko niedźwiedzia to ja... Znaczy się zębaczy to ja na razie nie chcę. Niedźwiadka mogę. Mogę cię przyjąć pod swoje skrzydła. W ogóle z tym niedźwiedziem się naprawdę łatwo walczy. Znaczy wiadomo, w momencie gdy był od nas 30 razy silniejszy, to może niekoniecznie, ale teraz, kiedy jesteśmy w stanie po prostu się z nim bić, no to jest eluwa w sumie. Dałam się uderzyć, bo się chciałam pokusić o jakiegoś kryta może, natomiast nic takiego nie weszło. Tam zębacze czekają jeszcze na wpierdziel, to zaraz dostaną. Zarobimy też trochę żelaza.
Znaczy zarobimy, no wydobędziemy, może z tego później będą jakieś pieniądze. Ognisty korzeń, tutaj jakiś grób jest. Kiepski miecz i wino się tutaj znajduje. Niestety grób nieznany. Dobrze, żeby się teraz tylko na tego golema nie wchrzanić, bo może się to źle skończyć. Natomiast tutaj te zębacze to jest w sumie całkiem okej sprawa. Spróbujmy. Ale mruczą. Chodź do mnie, chodź. Ten golem chyba będzie tam w tym łuku bardziej. Ej no, zapraszam. Trochę mi ścięło grę, przez co mogłam oberwać od tego zębacza. O nie, jestem nad nim. To nie jest dobre miejsce na pojedynek. Że też ja wlazłam sobie na tę skałę, nie? Dobra. Kolejnego jakiegoś poproszę. No, kierujemy się w stronę Silbach, można by powiedzieć. A konkretnie w stronę golema. No i pięknie. Na kryty to w sumie... No, 4 kryty będą chyba. Na 3 to raczej nie wejdziemy. Kurde, te broni już bym chciała założyć, ale to wszystko się kręci wokół tego, że musimy teraz zdobywać punkty doświadczenia. Który my mamy w ogóle poziom? Ile ja mam teraz punktów nauki? Mam 1 punkt nauki. No już niewiele nam brakuje. Tutaj już nie ma żadnego zębacza. Tam jest ten golem, który już mnie wypatruje w sumie. No panie zębaczu, prędzej mnie ten golem zauważy niż ty. Chodź. No. Szkoda, że wiecie, wpadł mi na kamienie, bo mu się ten atak przerwał, przez co było to dosyć ryzykowne. To co, może z golemem spróbujemy? Byłoby dobrze, bo byśmy mieli tutaj odblokowaną już drogę. Byłoby w sumie świetnie. Jeszcze parę zębaczy będzie tam w stronę wilczego leża. Zobaczymy. Witam. Dobra, jakbyśmy cię tak zespałmili. Dobra, no nie jesteś jakiś trudny. W sumie... Tylko nie wiem, czy ja jakieś kryty mu zadaję. Dobra, wiecie co? Ja się wolę chyba... Jednak... No, prawie mi wjechał na głowę. No. Przynajmniej wiecie, on nie ma jakiegoś takiego powalonego zasięgu, tak jak te niektóre golemy mają w zwyczaju. Oczywiście mówię o tych ognistych na przykład. Wiecie, wszystko jest kwestią tego, żeby się w odpowiednim momencie cofać. Dobra, no trzeba przyznać, że już idzie całkiem dobrze, tylko oby mi teraz nie wpierdzielił na przykład po tym zapisie, bo się narobi. Nie wiem, czy on jest w stanie ściągnąć mnie na hita, czy nie. No, prawie. No tak coś czułam, że ten zapis będzie ryzykowny i bardziej się opłaca uderzać. Okej, moi drodzy, wyleczyłam się ogólnie. Uciekłam od tego golema, wyleczyłam się i udało mi się go pokonać. Za niego dostałam 250 punktów doświadczenia. W ogóle tutaj się zrespiły potwory. Jak widzicie, w ogóle wylądowałam tutaj. Odbiegłam, musiałam go wyrolować, robić nie wiadomo co. No i co? I mamy też pokonane tutaj jakieś gobliny. Teraz już. No... Było trudno trochę, nie powiem. Nie opłaca się z nim na razie bić, mi się wydaje. Jest to dosyć trudny przeciwnik jak na aktualną naszą postać. I to trzeba przyznać jednak, że nie powinnam się bić z golemami jeszcze na ten etap. Chyba, że no w trochę inny sposób niż tutaj. Dobrze, idziemy w stronę tych zębaczy, które były... tam wyżej, czyli idziemy w stronę wilczego leża.
Sporo zmarnowałem czasu na tym golemie, było trudno. To trzeba na pewno przyznać, że było trudno. No, chyba z dobre 10 minut się męczyłam tutaj, więc no, wymaga to troszeczkę jednak więcej siły niż mamy. Już koniec takich eskapad na przyszłość, chyba że na późniejszym etapie. Tymczasem idziemy w stronę twierdzy, w której przesiaduje dziedzic Wolfzaka, czyli Ulryk. No, wydaje mi się, że raczej tam nie wejdziemy, ale myślę, że warto tutaj się pokusić o te zębacze na górze na przykład, bo tutaj są. Tylko pojedyncze, wiadomo. Widzę, że tutaj muzyka też jest jakoś inna trochę. I tutaj są jakieś, nie wiem, jakaś kopalnia? Cholera wie, co to jest w sumie. Chyba się okaże jeszcze. Serio, w grupie? Za co? Za co ta grupa? Dobra, tym razem poszło 1000 razy lepiej, bo kryty weszły. Tylko pytanie, za jaką cholerę ja dostałam 2 zębacze na buzię? Kurczę, nie wiem. Dobra, to wygląda na jakąś kopalnię. Być może jest to kopalnia Ulryka. Kto wie. Możemy... A nie, to jest po prostu znak, że zbliżamy się do miejsca, gdzie przysiaduje Ulryk. Na drodze było parę zębaczy, jak zdążyliśmy się zorientować. Tutaj raczej niczego w tych miejscach nie ma. Od pary ziół i obóz. I tutaj kolejne chyba... O nie, pełzaczy, czyli jakaś kopalnia. Wygląda na kopalnię srebra. Tylko, że to są pełzacze wojowniki. Nie wiem, czy jestem w stanie sobie dać radę. Ostatnio wyszło to dosyć marnie. Ale kto wie, może jesteśmy w stanie sobie tutaj poradzić. Na pewno fajnie by było troszeczkę skorzystać i pokopać w tym miejscu co nieco. Tutaj leży łopata, ale widzę, że nie mogę jej zabrać. No, mamy samorodki srebra. Ten pełzacz do mnie pełznie. Ojej. O Boże święty, dobra. No raczej nie ma to opcji, więc nie będziemy tutaj kopać, nie będziemy tutaj niczego robić. Podeszliśmy pod samą twierdzę. Może będziemy w stanie z kimś porozmawiać. Natomiast no, pełzacze wojownicy to już są przeciwnicy aktualnie dalej nie dla nas. Potrzebujemy, coś czuję, lepszej ochrony i potrzebujemy, coś czuję, zadawać większe obrażenia. Wydaje mi się, że będziemy stąd zmykać, bo niczego tutaj raczej nie znajdziemy. Tak przynajmniej sądzę. I tak się zastanawiam. Możemy jeszcze w stronę tych moczar iść. Tam były te krwiopijce. Przydałoby się zdobyć z nich te nasiona, którymi one się żywią. Nie byłoby to wcale głupie. Wręcz przeciwnie. Wypadałoby to zrobić. No cóż. Jak się tylko gra wczyta, to spróbujemy to ogarnąć. Spróbujemy podejść pod twierdzę. Może będziemy w stanie porozmawiać chociaż z ludźmi przed obozowiskiem. Pewnie tam zlecą za zadanie, żeby oczyścić to miejsce ze złożami srebra. No na razie tego na pewno nie zrobimy. Tam wygląda, że niby brama jest otwarta, ale zająć życie nie będzie. Mamy nawet jakąś patelnię. Zwykli farmerzy. Widzę, że mają sporo tutaj dyń. Moglibyśmy sobie w sumie pozbierać. No, ja wiem, że wam się też przydadzą, ale mi też się przyda ta dynia chyba. Będziemy mogli zrobić na przykład szaszłyk z dynią i ze ścierwojadem chyba. W sumie tak to się chyba jakoś nazywało. Tutaj trochę węgla chyba leży, dokładnie. Możemy sobie rzucić okiem na świat, chociaż nie zobaczymy zbyt wiele. Trochę to jest denerwujące. Tam na dole byliśmy, jak pamiętacie. Może to też będzie jakiś quest, żeby tam to miejsce z zębaczy oczyścić. Z tym, że no tam nam został smoczy zębacz, nie?
to na pewno jego tak łatwo się nie ubije, jakby się chciało. Dobra, jeszcze parę dyniek. Ostatnio dynie zbieraliśmy koło winnicy Rity akurat. Dobra, motyka mi niepotrzebna. Sami farmerzy tutaj. Może jakiś mieszek za beczkami schowany na przykład? No mieszek nie, ale kufer jak najbardziej. Także spróbujmy go otworzyć, może coś ciekawego w nim będzie. Najbardziej jestem wkurzona, że nauczyliśmy się otwierania zamków na poziomie doświadczonym, a w sumie gówno nam to daje, nie? Prawo, prawo, prawo. Okej, trzy razy w prawo. Kompot z dyni, przepis na kompot, trochę mięsa owcy i troszeczkę jeszcze dyń. No dobrze, niech będzie. Są też jakieś owce, jest farmerka. Czyli widzę, że raczej musimy wchodzić wyżej, jeżeli chcemy z kimś porozmawiać. I tak jak myślałam, jest tutaj zamknięte obozowisko. Może wyjmijmy sobie telekinezę, bo coś czuję, że może być schowane za tym kamieniem. O, proszę bardzo, nie myliłam się. Stara kusza jesionowa i parę bełtów. I jeszcze stara moneta. No dobrze. To co? Może spróbujemy porozmawiać z kimś tutaj? Powie w północy. O, mamy nowy wpis. Mamy wilczego syna. Musimy chyba pogadać z kimś, kto będzie bardziej chętny do rozmowy. No, musimy powiedzieć Gerdowi, czy tam Gardowi, żeby tutaj przyszedł w takim razie. No, jest to jedna z miejscówek, która może mu się spodobać. Tu jest Nelson. Ej, ty. Wygląda na myśliwego. Trudna kradzież, ale pogadajmy z nim przede wszystkim. Kim jesteś? Ojciec obdarzył mnie imieniem Nelson. No, oczywiście. Przecież musi być w stylu naszych przodków. Wielka rodzina z wielkimi łowieckimi tradycjami. Prowadzimy z ojcem i siostrą zakład łuczarski. Więc jeśli chcesz coś kupić, coś przydatnego na polowaniu, no zajrzyj do mojej siostry, Lucy. No dobrze. Ładny łuk. Oddałbym ci go, gdyby ojciec nie połamałby mi za to nóg. O czym ty mówisz? Ojciec mój, Gaston, jest myśliwym, tak jak jego ojciec i każdy mój przodek. Za chwilę skończę 20 lat i zgodnie z naszym zwyczajem muszę przynieść róg cieniostwora. W czym problem? W czym problem? Widziałeś kiedyś cieniostwora? W tym, że ja nie jestem myśliwym. Rozszarpałby mnie na strzępy. Wolę o tym nie myśleć. Ale czekaj, ty wyglądasz na doświadczonego wojownika. Mógłbyś mi pomóc. Mhm, no mamy chyba jakiś róg nawet przy sobie. W sumie, czemu nie? Uff, bałem się o tym komukolwiek powiedzieć. Dobrze, że trafiłem na porządnego gościa. Od pokoleń każdy w mojej rodzinie był myśliwym. Zazdroszczę mojej siostrze, Lucy, że może spokojnie się uczyć i zajmować handlem. 100 razy bardziej wolałbym udać się do klasztoru, zdobywać wiedzę, szacunek. Nigdy nie czułem pociągu do łowiectwa. Ojca to nie obchodzi. Mam być myśliwym i już. Jednego syna stracił podczas polowania, a ja będę kolejny. Czego więc ode mnie oczekujesz? Chodźmy razem na polowanie. Może we dwójkę uda nam się tego dokonać. Na cieniostwora? Chcesz zabić cieniostwora? Muszę! Na litość bogów, nie słuchasz mnie? Dobrze zapłacę. Powiedz tylko, kiedy będziesz gotowy. Będę na ciebie czekał w pobliżu wieży sygnałowej. O, wieża sygnałowa, a nie możemy po prostu kupić rogu? Nie możesz po prostu kupić tego rogu i powiedzieć ojcu, że go zdobyłeś? Nie, to się nie uda. Muszę zdobyć ten róg uczciwie, albo zginąć. Na pewno nie da się przemówić twojemu ojcu do rozsądku? Próbowałem wiele razy, ale skończyło się tylko piekącym tyłkiem. Nie, nie jestem w stanie go przekonać. No kurde. Chyba się nie rozmyśliłeś. Ojej, no dobra, spróbujemy. Gaston, tu jest ten debil. Kurde, wiecie co, jak można... takie coś w ogóle pomyśleć sobie o czymś takim, skoro już stracił jednego syna na polowaniu, to dlaczego każe iść tam drugiemu? To jest po prostu bez sensu. Trudna kradzież.
Skóra brzytwiaka, o kurde. Kim jesteś? Na imię mi Gaston, młody człowieku. Jestem myśliwym. Może raczej byłem, bo nie poluję już zbyt często. Swoje w życiu zarobiłem. Teraz korzystam z uroków emerytury. Czyli co robisz? Staram się nauczyć syna technik łowieckich. W naszej rodzinie każdy bez wyjątku ma we krwi żyłkę do polowania. Mhm. Mam też oko na rodzinny interes. U mojej córki Lucy możesz kupić porządne łuki. W wolnych chwilach z kolei raczę się pysznym piwkiem. Ten ciemny wynalazek piwowara z miasta całkowicie mnie urzekł. Naprawdę polecam. Chyba chodzi o mrocznego paladyna. Rozmawiałem z twoim synem. Jesteś pewien, że Nelson jest w stanie zabić cieniostwora? Oczywiście. Ma to we krwi. Na 20 urodziny zrobił to mój dziad, ojciec i starszy syn. On też to zrobi. Słyszałem, że już jeden z twoich synów zginął podczas polowań. Taka praca. Zawsze jest jakieś ryzyko. To męskie zajęcie. Nie ukrywam, że brakuje mi syna. Ale takie jest życie. Nie uważasz, że Nelson nie nadaje się na łowcę? Nonsens. Każdy mężczyzna w naszej rodzinie był łowcą. Ale nie każdy może dożyć starości jako łowca. Masz rację. Taki już nasz żywot. Sam wiele razy ryzykowałem życie, żeby wykarmić moje dzieci. Wybacz, ale nie mam ochoty dłużej o tym rozmawiać. No dobrze. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wiesz, znam się na oprawianiu zwierzyny i wytwarzaniu łuków. Za odpowiednią ilość złota może i mógłbym cię czegoś nauczyć. Ale najpierw postaw mi jedno piwko. Aha, mrocznego paladyna. Proszę, oto twoje piwo. Na szczęście mamy. Wspaniale. Mówię ci, lepszego na tej... Jeśli dobra. Znasz pod... Nauczysz mnie? Nie ma... Serce magicznych istot. Dobra, uczymy się. Jak pozyskiwać serca magicznych istot? Kamienne golemy wystarczy grzmotnąć parę razy w tors, aż zrobi się szczelina. Sięgasz do niej i wyciągasz serce. W przypadku bagiennych musisz też odgarnąć błoto, którym są pokryte. Co do innych istot... wątpię, byś miał okazję spotkać na Archolos, Demona czy inne pomioty Beliara, ale zasada działania w ich przypadku jest taka sama. Okej. Jesteś urodzonym łowcą. No dobrze. A strzelanie? Wybacz. Na podzie... No dobra. Wszystko w porządku. Sytuacja na wyspie się pogarsza. Wszyscy robią zapasy. Okej, no dobra. Zręczności to ja nie potrzebuję. To co, może z Lucy porozmawiamy? Ej, ty. Witaj, kim jesteś? Jestem Lucy. Możesz u mnie kupić najlepsze łuki na wyspie, a także wiele przedmiotów niezbędnych dobremu łowcy. Moja rodzina od pokoleń wydaje na świat najwspanialszych myśliwych na Archolos, więc dobrze znamy się na wyrobie swoich narzędzi pracy. Co cię do mnie sprowadza? Chcesz rzucić okiem na naszą ofertę? Twój brat poprosił mnie o pomoc. Pomoc? Jaką? Ma zdobyć róg cieniostwora. Może ty wiesz, jak zapobiec jego śmierci. Ale to taka tradycja. Ja nie mogę nic zrobić. Jesteś pewna? Może wpłyniesz na ojca? Ojciec nie słucha nikogo. To męska tradycja. Przepraszam, nie mam czasu. Kupujesz coś? No dobra. Członkowie twojej rodziny nadal są myśliwymi? Ojciec tak, chociaż nie poluje już zbyt często. Teraz jego miejsce ma zająć mój młodszy brat. Coś nie tak? Boję się o niego, nie jest w tym zbyt dobry. Najczęściej przesiaduje nad wodospadem i modli się do Adanosa, zamiast ćwiczyć się w łuku. Pewnie nawet teraz mógłbyś go tam znaleźć. A w czym jest dobry twój brat? No więc... chyba w niczym.
Przepraszam, nie chciałabym mówić o Nelsonie za jego plecami. Jak leci? Coraz więcej dziwnych bestii pojawia się w okolicy. Na przykład smocze zębacze. Bardzo się... Dobra. Co ty masz ciekawego? Masz jakieś łuki, trofea? No, tych trofeów to za dużo nie masz. No dobra. Raczej nic ciekawego. To co, może spróbujmy jeszcze z kimś porozmawiać, żebyśmy mieli to wilcze leże, można powiedzieć, załatwione całe. Ach, bo tutaj jest taka jakby winda, tak? Coś w tym stylu. No my byliśmy na dole. Wydaje mi się, że tam coś leży. Chyba mi się tylko wydaje. No dobra. To co, z kim jeszcze mamy tutaj do pogadania, żebyśmy to sobie jeszcze dzisiaj zrobili? Jest zwykła farmerka. No raczej ona mi nie pomoże, a tutaj raczej nie wejdę. Stój! W mury tego zamku wstęp mają jedynie wilczy synowie. Odejdź, bo będę zmuszony użyć siły. Ostrzegam. No już. Dobra, czyli to by było na tyle. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że mamy tutaj załatwione wszystko, co trzeba. Możemy udać się do miasta, więc przebiegniemy się na szybko do gildii Araxos, tego gońca. No i co? I wydaje mi się, że chwilowo nie będziemy mieli tutaj już raczej niczego do roboty. Zebraliśmy większość rzeczy, tylko te pełzacze tutaj tak naprawdę zostały, ale... No tak jak mówiłam, nie jesteśmy za bardzo w stanie sobie z nimi poradzić. Zębaszcze są wszystkie wybite. Tam jest jakiś wóz zatopiony. Wydaje mi się, że mogłoby coś być w tej wodzie. Gdybyśmy się postarali, to może byśmy coś znaleźli. Dobra, pozbieram te rdesty polne, bo ostatnio przestałam w ogóle zbierać jakiekolwiek rośliny i boję się, że później mimo wszystko się to odbije na mnie. Sprawdźmy, czy w okolicy tego wozu coś jest. Jak najbardziej. To jeszcze na koniec się tutaj przepłyniemy, żeby pozbierać to i owo. Nie wiem, czy to jest wszystko, co tutaj można znaleźć. Nie wiem, może wypłyniemy i może coś jeszcze mi się nawinie na oczy, jak będziemy tak pływać. Ale to raczej już chyba wszystko. Dobrze, moi drodzy, to co? Może jeszcze na szybko skoczymy do garda, żeby oddać zadanie. Czy oddać, no zaproponować mu kolejne później miejsce. Później też się sprawdzi, czy mu się tutaj spodoba, czy nie. Witam. Zabieg. Dobrze, do miasta oczywiście będziemy się udawać. I pod gildię kupiecką. Będzie w miarę szybko z tego miejsca. W kolejnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się zadaniem Folwark Chłopięcy. Już parę razy mówiłam o tym zadaniu. Chciałam się nim zająć nawet trochę wcześniej. Ale tak jakoś wyszło, że ostatecznie nie zrobiliśmy tego jeszcze. Wybaczcie, że gratnie. Po prostu się obszar miasta nam na nowo wczytuje. Nie mam niestety na to wpływu. No dobrze. Nie sądzę, żeby w tej To co, zagadamy jeszcze do garda i sprawdzimy to, czy będzie później zadowolony z tego miejsca, któremu poleciliśmy. Cześć. O bagnach też możemy powiedzieć. Może bagna. Bagna? To brzmi jak ostatnie miejsce, w którym kto... Te bagna są całkowicie opuszczone. Nie jest tam tak ciepło, jak w pozostałych. Gdy tak to ująłeś... Okej. To bagna, tak? Przyjrzę się temu miejscu. Okej, a mogę ci jeszcze powiedzieć... Okej, czyli on musi na razie przyjść z tych... musimy go na bagnach znaleźć. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, mogłam mu najpierw powiedzieć o tych wilczych synach. Dobra. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mamy parę zadań w dzienniku, które wymagają od nas wykonania. Na przykład zadanie Miodowe Lata. Bardzo mi się podoba tytuł zadania. Mamy również ten Krew Myśliwego. Folwark Chłopięcy. No Krew Myśliwego to na pewno zaczeka, bo
Ja raczej nie będę w stanie pokonać cieniu stwora razem z tym gościem. Sama też raczej nie będę, tym bardziej nie będę. No i co? Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!